Tutaj następna miejscóweczka. I co? I entrance. Ale tak w ogóle patrzcie, nie powiedziałem wam. A bo dobra, skończmy. Następna miejscówka. I stąd wysypało się z któregoś z tych kąt stąd. Wysypały się cztery termosy. Cała kolekcja termosów, ty, ale fajne, nie? Pa. Ten jaki. Widać, że patrzcie, mam starą etykietkę. Normalnie, stare termosy. Fajny, ten taki model. Różne modele. Watson Flask Quality. Happy on, no nie wiem czy ten. Ten nie, ten jest Shanghaiu z Chin. Ten jest Shanghaiu z Chin. Ten wygląda mi na PRL. Ten też mi wygląda na PRL, ale nie jest, nie ma sygnatur. Ten powinien mieć. Też nie ma. Ale jak, o co ty myślicie? Fajne termosy. Jakie jest ich pochodzenie, jakie jest ich datowanie? Zapraszam do wspólnej zabawy. A tutaj jeszcze leżała poducha. Fajna, w fajnym stanie poducha, powiem wam, Billy, ja sobie ją obiję. Obiję sobie ją w jakąś poszewkę, bo poszewkę właśnie akurat jest dużo, tylko brakowało mi takiej poduchy właśnie, no nie? Powiem wam, no zapach jest normalny, jak nowa. Nowa poducha. Tutaj już będę pakował te termoski i lecimy dalej. Bloki osiedla, bloki, już runda nocne robimy, rundy nocne, następne miejscówki. Bieli termosy, bieli to, bieli poduchy i lecimy. Co tu będzie normalnie? Patrzcie, chlebaki jakieś. Chlebaki, witam następnego dnia. Także urodziny lecimy na hasiokach, normalnie urodziny lecimy na hasiokach. Patrzcie tutaj na hasiokach. Wózeczek, prawda? Elegancki. Maxi Kombi. Także te Maxi Kombi to są dobre wózki, wam powiem. Maxi Kombi, odjeżdżamy normalnie, wozem już. Odjeżdżamy, jasne, że bieli, bo wózek ma kółka, to można odjechać i normalnie sobie na pasek. A tu co mamy za sprzęt, Ja już wam mówię, patrzcie, jakaś krojona. Co to jest? Patrzcie, co to jest, taki Hasiu. Co to w ogóle za sprzęt jest? Co to jest? Czy to jest pręce, piekarnik? Zobaczymy. Normalnie i z programatorem jest okap, także normalnie bieli go, tu kartę stoi, mamy okap i bieli, fajny mamy okap, nie ty, dobry. Ludzicha, normalnie tutaj patrzcie, następna miejscówka, normalnie kontener urodzinowy. Normalnie kontener urodzinowy. Dzisiaj taki styl, tam to wszystko piorę. Także co robicie w piątek? Idziemy do grilla czy co? Dawajcie do grilla, kto idzie do grilla? Patrzcie, chociaż myślę o grillu, bo tutaj kontener urodzinowy. Ja sprawdziłem, a tutaj patrzcie, wystawały cyferki ile? 70. Ktoś kończył 70 lat. Od razu zainteresowałem się właśnie tym kontenerem. Także uważajcie na każde kontenery, mimo że niepozornie, to widzicie, odsunąłem. A tutaj co? Mamy jakieś futerały. Mamy już tam. Wcześniej też widziałem, patrzcie. Jakiś kufelek elegancki. Tu będziemy normalnie wkładać te fanciory. Patrzcie, fajny. Kasprowy wierch. To na Kasprowym Wierchu i produkcja. Kurczę, nie mam przedlatarki, bo już okazyjnie byłem na zakupach. Ale patrzcie, wiecie, kontener urodzinowy. Już nas tutaj nie będzie. Także widzicie, trzy butle, taka, pełne płynu, także już nie będę mówił co i jak. Tutaj pełna jedna wielka i w środku szampaniks, cały, normalnie patrzę, w środku cały szampaniks. O, wychodź, patrzcie, tego wam pokażę etykietkę, cały szampan, żeby nie było nazw,
Nie może być nas. I co? Zobaczymy dalej komisyjnie, co tu może być. Co jest w tym futerale? Ale by było jadka, gdyby było. To jest futerał. Futerał z Adam. No czekajcie, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co tu się będzie kryło. Kosmetyki. Kosmetyki, tak. Patrzcie, razem to wszystko będziemy obkrywać. Kosmetyki, szczoteczka do zębów elektroniczna. Może bieli w najbardziej. Patrzcie, jakiś podkłady. Sprawdzimy to, ale... O, elegancko. Esther Lader. Esther Lider. To coś dla nas. Bardzo, bardzo. Jestem za dalej. Sprawdźmy, co tu dalej będziesz. Sprawdźmy. Tam są jakieś rzeczy z kuchni, ty. Tu mogą być dobre rzeczy, to nie. Selekcja taka, kabelek. Takie słuchawki. Kreatywa. Kreatywa, takie słuchawki. To jak najbardziej. Sprawdzimy będą. Już tutaj będziemy wrzucać nasze znaleziska. Szkoda, że nie mam. Aha, i tu od razu buciki kazem. O, może one będą nam trzymały. Buciki takie. Wyrzucili normalnie. Patrz. One będą trzymały nam film. Patrzcie, już patrzyłem. W opakowaniu. Nie wiem, czy to kazał. W sumie kazał nie. Gracelandy tu wrzucili. Ale patrzcie, nówki. Nówki takie gracelandy. Piękne buciczki, piękne. Idealny stan. Jak nowy, jak ściągnięte z lagi, prawda? Patrzcie. Wow, fajne. Ostatnio te jakieś ciuchy to mnie biorą i nakręcają. Także takie znalezisko. Następne. Oczywiście jak najbardziej jestem za. Jak najbardziej jestem za. Trzymaj się na razie, ale już się nie trzyma, a to jest ważne dla mnie bardzo. Może weźmy to wszystko, sprawdźmy komisyjnie, co? O, sprawdźmy komisyjnie, i to będziemy mieli więcej światła i mamy przepiękny... Nie, tak jest coś było, jakieś warzywa. O, sztuczne kwiatki, dwa. I tam coś jest. Tu coś jest, taka piłka. Takie coś, taka zawieszka. Nie wiem co, ale bieli, zobaczcie. I na zawieszce motylek. Bieli. O, już będzie, patrzcie, jaki fajny wystrój. Świetnikowy artysta, dobry wystrój wam zrobi. No, patrzcie, fajny, stary zasilacz. Made in Poland, stara kostka. Ale czy jest może... Kraków, wyrób z Krakowa. Także piękny artefakt z PRL-u. Co dalej, może nas tutaj zaskoczyć coś, czy nie? Nie, tu są same, ale widzę metkę. Od czego to metkę? Nie od tego. O. Patrz kolego, wpadę po te rajstopy normalnie. Przyjeżdżaj tutaj, ja ci powiem, gdzie się normalnie pójdziesz i blędniesz. Także pięknie. Trzy butle z płynem. Zobaczcie jakie. Będą jeszcze butryle jakieś? Nie ma butryli. Tutaj jest gaz. Może tu coś będzie. Te podejrzane torby, nie? Patrzcie. Sprawdźcie. Rację czy nie? Chyba nie. Ręczniki jakieś. Ręczniki, ale dobre. O, całe te zelmery. Wkłady. Pis na wodę tutaj jest. A tu, no super. Co to jest? Magiczne pudełko i wszyscy razem zostajecie ze mną. Tara! Kurde, zakrętki. Ludzie. To są same pudełka, kurczę, z kolei. Jest ciężkie, więc jest szansa, że są te tam perfumy, czy co to jest? Co to jest? Lancome. Całe Lancome. Nie wiem, czy to pakowanie, czy...
Perfumy? Oriflame. Royal Ten. Naciskasz, tak? Nie wiem. Kurczę, pójdziemy sobie pod światło. Teraz zweryfikujemy. Co tutaj jest dalej? Zadzą światła trochę. Niech zadzą światło. Zachroniła się koty. Całe jest? Patrz, Irena Iris. Żeby było całe to pakowanie. Coś pomyśleć. Dobra. Mi się wydaje, że to mi świeci przykładem. Jak coś będzie, to się z wami po prostu połączę. Ja to sprawdzę. No, są jakieś niby fanty. Ale... czy na dużą skalę? To właśnie nie wiem. O! Młynek, reszta jest do tego. Patrzcie, to i to. To już coś, to już coś. Fajny młynek. O co w tym chodzi? Patrzcie. Powiedzcie mi, czy mam wszystkie elementy do tego. Czy mam wszystkie elementy do tego młynka? Czy czegoś brakuje? Chyba brakuje. Nie, nie. To się łączy z tym. To się łączy z tym. Patrzcie. Ale jadka, bez trzymanki. Ale jadka. To się łączy z tym. Nie wiem, co jest. Tak. Tak. I tak. Fajny artefakt. Ty, dobry artefakt znaleźliśmy, nie? Ludzika, to jest już artefakt. To jest już artefakt. Fajne znalezisko. Fajne, w kompletnym stanie. Tu takie zdobionka. No i lecimy dalej. W następnym odcinku dowiecie się, czy coś jeszcze tam. W następnej części lecimy jutro obok armii posprzątać. No i dalej tutaj poszukam. Lecimy. No i jeszcze do tego wyskoczył taki o, kącik. Dwa sprzęciki, ale czy one działają, to dowiem się dopiero. To jest Firelight profil volume shape 500, a ten po prostu jakiś też suszarka, także dowiemy się potem. Lecimy, pakujemy to wszystko i lecimy. Następna miejscówka, następny kontener. I słuchajcie, tutaj już pogrzebałem, przegrzebałem i co udało się z tego wykminić? Taką torbę, z której tutaj nie wiem, dalej może będą wyskakiwały, bo nie wiem. Na razie takie rzeczy wyskoczyły. Słuchajcie, perfumy, całe prawie perfumy. Jakie to są? Amore di Fiore. Nie wiem, czy poznajecie, może vintage, może nie. To powiedzcie, Amore di Fiore. Versace Bright Crystal. Versace. No troszkę jest. Setka czy ile to jest? Tu mamy 50. No czyli mamy 20 gdzieś, prawda? Powiedzmy. 20 Bright Crystal. Znacie to na Rive. O kurczę, ścisnąłem telefon. Może się wyłączył. La Rive For Woman. Potąd jest prawie cały, La Rive For Woman, fajny strzał. Fajny, potem sprawdzimy, co są za perfumy, bo nie wiem. Sam nie wiem. Very Me. Very Me też prawie całe. Nie wiem, czy to są całe perfumy. Very Me, całe perfumy. Eleganckie. L'Amore di Notte. L'Amore di Notte, piękno. Mogą być vintage opakowania. Zawsze, prawda? Kto wie? Nie wiem, bo jeszcze nie sprawdzałem. Trzeba to przetrzeć, przeczyścić. Patrzcie, taki słonik jeszcze wyskoczył stąd. Taki słonik. Fajny. Fajny słoniczek. No i co? Wziąłem sobie lirenki podkład, bo czuję, że jest pełny i do skórki. Skin Reflex też jest pełny. Fluid. Blask, prawda? No i zobaczmy, co tu dalej jest, co tu dalej jest. Będą jeszcze, o, tutaj mogą być jeszcze też. Ło, tu coś jeszcze może być, czy nie? Tak, to być. Mydełko oliwkowe, barwa naturalna, całe. Piękne mydełko wpada. Także skarb taki kosmetyczny bardziej. A tu co, szczęka, że jeszcze będzie raz nie mydło. Widzimy, szczęka wyleci. Zawsze. Zalatują te szczęki, nie? O, są jeszcze perfumki. Patrzcie tam.
I dwie paczki nawet, patrzcie, ty. La Rive Licence, ty. Ale jadka. La Rive. Fajnie mogą pachnąć. Nie chcę tracić, bo one są, patrzcie, całe te perfumy prawie. La Rive Sens. Piękny, piękne strzały tych perfum ostatnio padają. Nie wiem. I tam jeszcze widziałem jedne. O, tutaj mydełko Luxia całe. Mówiłem. Fakt, że po terminie, ale fajne, fajnie pachnie. To jest, może być stare mydło Luxia. Jeszcze zabytkowe, tam powiem. Zaraz potem sprawdzimy. Oni już takich nie produkują. Dobra, mydełko Luxia, co jeszcze wrzucili? Perfumki, po całe. Donna La Rive. Donna La Rive. Tu trochę pęknięte opakowanie, ale perfumy są, patrzcie, całe praktycznie Donna La Rive. No i co? I zaraz zobaczymy, co jeszcze tutaj jest. Takie zeznali do toalety. Ale może też... Nie może się to zmarnować, nie? Bo to sumie też dobrze. No i co? Nie ma więcej perfumów? Nie ma. Nie ma, dobra. A tu? O, jeszcze tu. Tu trzeba sprawdzić, czy nie ma. Tu mogą jeszcze być. Tam coś ciężkiego jest na spodzie. Co to jest? Takie ciężkie. A co to za szczotka? Do czego to jest? Ty, na uchę, na takie coś. Sprawdzimy. Do zębów, tak? Do czego? Patrzcie, jaka szczota taka. Fajne znajdziesz, fajne znalezisko. Bieli oczywiście. Zaraz to jakoś sprawdzimy, uruchomić. A co to za żele? O, drugie mydło Luxia? Tak, drugie mydełko Luxia jeszcze wpada. Pięknie, całe, całe. Elegancko, dwa mydełka Luxia, jedno takie. Zwykłe. Może będą jeszcze jakieś mydełka. I co to jest? Ludzie, co to jest? Mydełka z hoteli, tak? Mydełka też, mydełka. Prison Bar. Mydełka. Co to jest w ogóle? Pule, to zużyte. To zużyte, niektóre nowe, ale dobra. Nie bądźmy pazerni, prawda? Zostawmy też. Zostawmy też coś dla innych. Vegetable soap. Mydełko. No i dobra, no. Trochę się pobrudziliśmy, ale co, nie jesteśmy z cukru, nie tak powiem. To ładnie wszystko odkładamy na miejsce. Tak by było. A gdzie ja to spakuję? Właśnie. Co spakuję? Tam jeszcze jest mydełko. Dobra. Jeszcze mydełko było jedno. Dobra. To dobrze sprawdzać. I dobra, to spakujemy to. To odkładamy. Spakujemy skarbik, perfum i lecimy dalej. Tutaj na wystawce normalnie nic w środku nie ma, ale tutaj na wystawce była mikrofalówka Whirlpoola, taka z obrazka, nie, kupili Amikę, kupili nową, ale skoro jest na wystawce, to puszczę, że działa. Bierzemy tu mikrofalówkę. Tutaj taka miejscóweczka, już wieczorna, nocna. No i co? Dwie sprawy. Tutaj, mimo że cała paczka pusty opakowań, prawda? Pusty opakowań po jakichś USB-kach czy coś, to może coś nie będzie. Kto wie. To mimo wszystko w dwóch. Zobaczcie, tutaj jakieś kable USB, takie te maxi zostały, prawda? I tam w tamtym tak samo. To jest tam kabel USB. Także jak najbardziej te kabelki możemy sobie wziąć. A tutaj, zobaczcie, zaskoczka. Znowu mega kurta. Tym razem Just Playa.
tym razem kurta Just Play. Just Play, nowa kurta była. Gdzie ten, o, w tym worze była. I patrzcie, piękna. Nie wiem gdzie to postawić, może. Patrzcie, fajna kurta Just Playa. Elegancka, elegancka. Jak najbardziej chcę za. Patrzcie, kapturek jest. Wszystko jest. Just Play. Just Play, fajna kurta. Jak najbardziej bierzemy. Lecimy dalej. No i następna miejscowa, powiem wam, ty, ale ten stolik to nie jest czasami ten stolik z PRL-u poszukiwany przez kolekcjonerów może. Patrz, jaki fajny stoliczek do renowacji z PRL-u, ale fajne są też książki, bo zobaczcie, słownik poprawnej polszczyzny za 44 zł ta książka. Poprawnej polszczyzny, to się na pewno przyda, no nie, bo to się nie zmienia. Poprawna polszczyzna, tu mamy z Biblioteki Narodowej Hamleta, ale widać, że stare, starsza książka. Także Hamleta weźmiemy, słownik weźmiemy. Co jeszcze o Janku Wędrowniczku? Jan Brzechwa, wiersze dla dzieci. Fajne wiersze dla dzieci Jana Brzechwy. Także jak najbardziej to też weźmiemy. Weźmiemy Biblioteka Narodowa, Moralność pani Dulskiej. Cerbieri. Bob Budowniczy i Wspaniałe Maszyny. Też weźmiemy, bo jest w super fajnym stanie, niepopisane, także bajki dla dzieci jak najbardziej. Nie wiem, chyba zostawię słownik wyrazów bliskoznacznych, a weźmiemy słownik angielsko-polski, tom szósty to jest. To jest tom szósty, AB. Na czym te tomy polegają? Nie wiem, dobrze, nie weźmiemy go. Jak być dobrym człowiekiem? Jan Paweł II dzieciu. To może być fajne. Jak być dobrym człowiekiem. Zrobić o tym normalny odcinek. Fajne, fajne. Bieli to też. Bieli to też, ale też bieli. Zobaczcie. Taka torba leży i w świetnym stanie. Ja te torby wszystkie będę brał. Torba Conina, ty. Torba Conin. Ale patrzcie, stan fajny. Świetny. Są po prostu kółka. Jeździć, patrzcie, jeździć, normalnie jeździ. Elegancko, zapina się, zapina. Nawet ma tego, nie wiem dlaczego wyrzucili torbę taką Conina. Wszystkie zamki się zapinają, działają. Także nie wiem, tutaj jest jeszcze ten, tak? Który to jest? Ten. A on jest zamknięty. To jest taki od tego, nie widzę, wszystko działa. Dlaczego oni wyrzucili tą torbę Conina? Powiedzcie, bo ja nie wiem. Elegancka torebka. Weźmiemy ją. Bierzemy torebkę. O, bierzemy książeczki do niej od razu. I lecimy, lecimy dalej. Będziemy lecieć dalej. Lecimy. Muszę to spakować. Deska do prasowania z całym czujnikiem, patrzcie. I z tym możemy podłączyć. Fajna. Ty, deska do prasowania z czujnikiem. O co w tym chodzi, ale fajna. Także jest deska do prasowania razem z kontaktem od razu. Fajna, fajna. To mogę wam pokazać. Tyle, co to fajne. Stare to PRL chyba pomalowali. Był kiedyś PRL. Taki stary. Bo stare klucze są jeszcze te, nie? I ktoś odmalował to. Taka rzecz. I lampa.